Cześć, jestem Tomek Majszak. Tak, ta woda będzie po to, żeby wam udowodnić, że jednym z kluczowych czynników do życia na Ziemi jest też woda, więc tak, to jest dla mnie akurat. Więc słuchajcie, cieszę się, że tak przyszliście licznie. Cieszę się także, że tutaj oglądacie mnie. Mam nadzieję, że tylko nie tylko ci z Ziemi, a także z innych układów mnie oglądacie, więc wyżej mikrofon, dzięki. Słuchajcie, kilka słów o tym, czym jest spektrometria mas, ale żeby było bardziej strawnie, opowiem wam o życiu pozaziemskim. Zacznijmy w takim razie od tego, żeby każdy z was zastanowił się, znaczy nie musi wypowiadać tego na głos, czy uważacie, że istnieje życie pozaziemskie. Tak przemyślcie sobie, to, czy faktycznie tak może być, czy też nie. Tutaj podrzucę wam kolejne pytanie, może trochę nawiązujące. Czy może kiedyś istniało życie pozaziemskie? W ogóle czym jest życie? Tak? I powiem wam szczerze, że złapałem się za głowę, bo naprawdę, żeby zacząć od tego, to naprawdę duża przeprawa. Więc może kilka słów na temat najprostszego pytania tutaj, czyli czym jest życie. I będziemy na potrzeby tego wykładu bazować na tej definicji, którą zaproponowali w NASA, czyli to będzie pewien samopodtrzymujący się system chemiczny, zdolny do ewolucji. Tak? Więc wszystko to, co będzie spełniało te warunki, będzie życiem. Ale jeszcze kilka słów o tej perspektywie. Tak? My wiemy o życiu, patrząc na to, co nas otacza. Jednak zwróćcie uwagę, jakie dystanse dzielą nas między planetami, jak tak naprawdę wygląda nasza Ziemia hen daleko. Tak? I tutaj jest zdjęcie wykonane przez sondę Voyager w 90 roku. Słynna błękitna kropka to jest 6 miliardów kilometrów od Słońca. Wymierzony obiektyw w Ziemię. Ta mała kropka to jesteśmy my. Wszystko, co pamiętamy, wszystkie nasze doświadczenia, osoby, które widzimy, spotykamy, to wszystko jest ta mała kropka pośrodku tego niczego, tak? tego bezkresu. Więc tak, zawsze kiedy patrzę na takie zdjęcia, ogarniam sentyment i zaczynam się zastanawiać, czy jesteśmy sami na tym świecie. Tak? I tutaj możemy jako naukowcy zazwyczaj postawić jakąś hipotezę. Załóżmy zatem, że jest, tak? Albo było życie pozaziemskie na innych planetach bądź w innych obszarach kosmosu. Zatem co możemy zrobić, żeby udowodnić, że nie jesteśmy sami? I tutaj zawsze warto, pamiętajcie, w nauce sięgnąć do źródeł. Więc ja zrobiłem research i wiem, że możemy poczekać, tak, na inwazję kosmitów. Problem taki, że jesteśmy w Polsce, nie w Stanach Zjednoczonych, więc prawdopodobieństwo na inwazję spada. Inne możemy wsiąść i pozwiedzać. Pojawia się jednak podstawowy problem. Dokąd się udać, prawda? I ostatecznie możemy coś wysłać, żeby wróciło, tak? Pobrało próbkę jakąś i wróciło do nas, bądź też zostało na miejscu i wykonywało za nas pracę. I powiem wam szczerze, to jest najbardziej prawdopodobne. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Kolejny krok w takim razie, no, czego szukać? Wiemy, jak wygląda życie na Ziemi. Tak, i tu mam kilka informacji na temat tego, w jaki sposób możemy wykryć życie na Ziemi. Tak, i każdy z was pewnie mógł tu wymienić jeszcze więcej elementów, jeszcze więcej składników, które powiedzą, tak, to jest życie na Ziemi. Problem jest jednak taki, że my myślimy o życiu, przybierając pewną, widząc to, co nas otacza, więc stawiamy Ziemię w centrum. Tak dobrze wiemy, że Ziemia nie znajduje się w centrum Układu Słonecznego, w centrum Wszechświata. Stąd też myślenie o tym, że życie pozaziemskie będzie wyglądało tak samo jak życie na Ziemi, jest całkowicie nieuprawnione. Tak? Dla perspektywy, gdzie jesteśmy. Więc też chcę wam pokazać tutaj dwa przykłady, dlaczego poszukiwanie tych elementów życia może nie być do końca uprawnione. Cofnijmy się o 4 miliardy lat do eonu zwanym Hadeikiem, początek Ziemi, formująca się atmosfera, bardzo wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, obecność gazów takich jak metan czy amoniak w atmosferze. Bardzo nieprzyjemne warunki do istnienia życia. I
Zanim jeszcze wiedzieliśmy o tym, że takie warunki mogły panować na początku trwania Ziemi, Charles Darwin w liście do swojego kolegi, biologa Josepha Hookera napisał pewną spekulację. Co jeśli właśnie są takie warunki, gdzie jest woda, jakieś proste związki chemiczne, wyładowania elektryczne, temperatura. Jeżeli tam będą te warunki, co jeśli da to nam początek związków chemicznych będących dalej na drodze jakiejś ewolucji, ewoluować w organizmy żywe. I tą teorię pociągnięto w latach 20. i XX wieku i tak pojawia się koncepcja zupy pierwotnej, czyli właśnie tej mieszaniny pierwotnej związków chemicznych, które mogły być świadczyć o pradziejach, tak, naszego życia na Ziemi. I w latach 50. Stanley Miller, bardzo młody naukowiec i już noblista Harold Urey, zorganizowali eksperyment, w którym to w zamkniętym układzie umieścili wodę, metan, amoniak, podgrzewali to wszystko, zasymulowali wyładowania elektryczne i w wyniku tego powstały aminokwasy. Tak? Po tygodniu ciecz zmieniła się w brązowy kolor i powstały związki, które mogą świadczyć o obecności życia. Dobrze wiemy, że tam nie było życia, prawda? I badania te wciąż są kontynuowane. Ten eksperyment wciąż jest poznawany. I jedno z najnowszych doniesień jest takie, że nie tylko te elementy miały znaczenie, ale także to, że eksperyment był wykonany w szkle. To samo wykonane w teflonie, tak? W teflonowych naczyniach całkowicie nie zachodziło. Krótko mówiąc, rolą jeszcze tego, żeby pojawiły się te aminokwasy, są też minerały. I drugi przykład, czyli tym razem sięgamy bardzo daleko. Okazuje się, że zarówno aminokwasy, cukry, kwasy tłuszczowe obecne są w próbkach pochodzenia kosmicznego. I to raczej wyklucza to, że w każdej z badań próbek występuje życie, tak? Jednak wciąż te sygnatury, pewne ślady życia są obecne. Co ciekawe, jeśli chodzi chociażby o aminokwasy, zarówno w wyniku eksperymentu Millera Urey'a, jak i w wyniku tych badań materii kosmicznej wykazano, że aminokwasy będą tworzyć się w mieszaninie racemicznej, czyli będą to zarówno L-aminokwasy, takie, które tworzą organizmy żywe, jak i D-aminokwasy. D-aminokwasy są odbiciem lustrzanym L-aminokwasów i tak jak sobie jesteście w stanie wyobrazić, nasze dwie dłonie są bardzo do siebie zbliżone, natomiast potrafimy pisać tylko jedną z nich zazwyczaj, tak? Więc też inne funkcje będą pełniły. Taki tutaj tylko i wyłącznie przebitka z jednych z badań, jakie miałem okazję prowadzić, właśnie wykorzystując spektrometrię mas w badaniu materiału kosmicznego. W takim razie wiemy, jak wygląda życie na Ziemi i musimy znaleźć jakieś ślady. Co możemy zrobić? Tak? Mamy tu różne habitaty potencjalne i musimy w takim razie poszukać tych zbioru uniwersalnych cech, które będą świadczyły o życiu pozaziemskim. W takim razie, co tu się wydarzyło? Okej. W takim razie czego szukać? I pewien bioastrolog, Chris McKay, zaproponował zasadę klocków Lego. Wyobraźcie sobie, że tutaj na podłodze leżą klocki Lego, losowo rozrzucone. Prawdopodobieństwo, że to ułożenie jest efektem działania, jakiegoś zmyślnego działania organizmu żywego, czy w ogóle ma jakiś cel, jest bardzo znikome. Tak? Natomiast jeżeli zaobserwowalibyśmy w tych klockach Lego formowanie się poszczególnych większych skupisk, następnie pojawiłyby się określone funkcje tego zbudowanego z klocków Lego bryły, wówczas prawdopodobieństwo, że to jest całkowicie losowe, jest bardzo małe, tak? I faktycznie składanie z klocków, na przykład związków chemicznych, może być, i ta złożoność tego może świadczyć o życiu. Tak więc tutaj Chris McKay głównie postulował tą teorię w kontekście składania poszczególnych związków chemicznych, na przykład aminokwasów w białka.
Natomiast równie dobrze możemy to odnieść o szczebel niżej, czyli o złożoności struktur chemicznych. Jeśli bardziej złożona cząsteczka chemiczna, tym prawdopodobieństwo, że jest efektem działania organizmu żywego, jest większa. Tak, i tu widzicie badania, które faktycznie wykazują, że życie na Ziemi, tak, wszystkie te materiały badane życia na Ziemi posiadają bardziej złożone struktury chemiczne niż inne badane próbki. Tym samym jednocześnie widzicie zarówno meteoryt, jak i tą zupę pierwotną, eksperyment Millera i Urea, także tutaj ta złożoność jest znacznie, znacznie mniejsza. Tak, wniosek z tej części jest taki, jak zwykle na początku, że mniej wiemy. Nie wiemy, gdzie szukać, nie wiemy, czego szukać. Ale może będziemy wiedzieć tego, będziemy wiedzieć, jak mamy szukać, jakich narzędzi wykorzystywać. No i pojawia się tutaj druga część wykładu, czyli spektrometria mas. Czym jest zatem spektrometria mas? Byśmy powiedzieli, że to jest pewna technika analityczna, dzięki którym będziemy mogli identyfikować substancje poprzez na początku zmienienie je w jony, a następnie określenie stosunku masy do ładunku. Tak, i jak wyglądają spektrometry mas? Wyglądają bardzo różnie, zależy się od tego, jakie elementy się tam znajdują. Niemniej podstawowym cechą łączącą jest taka, powiedzmy, główna funkcja, tak? Ta główna zasada działania. Więc prześledźmy to, jak działa spektrometr mas. Mamy mieszaninę związków chemicznych. W pierwszej kolejności musimy obdarzyć je ładunkiem, czyli zjonizować. Trafiają one do źródła jonizacji. Tam dostarczana jest energia. Może to być energia elektryczna, energia lasera, może to być reakcja chemiczna. W wyniku działania tej energii powstaną jony i trafią do miejsca, w którym te jony muszą być rozdzielone. Tak? Wykorzystujemy zjawisko takie, że jony o różnej masie i o różnym ładunku będą inaczej zachowywać się w polu elektrycznym, magnetycznym, czy też jeżeli nadamy im tą samą energię kinetyczną, to będą poruszać się z różną prędkością. Stąd też mniejsze jony, tak, bo na przykład będą poruszać się szybciej, a większe jony wolniej. To, co zarejestrował detektor, jest to widmo mas. Jest to informacja na temat tego, jakie jony były, czyli krótko mówiąc, jakie związki chemiczne były w próbce, a także ile tych związków było w próbce. I spektrometria mas wykorzystywana jest bardzo szeroko. Zarówno dotyczy to bardzo małych związków chemicznych, na przykład atomów, aż do pierwiastków, tak, aż do dużo złożonych, bardziej złożonych struktur chemicznych, jak na przykład polimery czy białka. Tak, wykorzystywana jest w wielu różnych miejscach, zarówno w medycynie, w analizie żywności, w farmacji. Niektóre z tych sprzętów są niezwykle czułe, tak? Potrafią wykryć bardzo niewielkie ilości związków chemicznych. Tak, tutaj podałem na przykład części na biliard. Wyobraźcie sobie biliard cząsteczek tutaj, zawieszonych w powietrzu. Jeżeli jedna z nich byłaby związkiem, który szukamy, spektrometr mas byłby w stanie to wykryć. Tak? Pojawia się jednak pewien problem. Klasyczne sprzęty, takie jakie widzimy na Ziemi, są duże i nieporęczne. Często nieodporne na wstrząsy, energochłonne i wymagają osoby, która potrafi na nich pracować. Tutaj nie bez przyczyny zamieściłem wam zdjęcie spektrometru mas, który zazwyczaj pracuje, i powiem wam szczerze, żeby móc przenieść go z jednego laboratorium do drugiego, to jest 20-30 metrów, musieliśmy wyposażyć go w ten wózek niebieski, zresztą jak widzicie, w zasilanie, na dole tam w tym wózku znajduje się bateria, a przeprowadzenie tego sprzętu wymaga udziału dwóch osób. Jedziemy bardzo powoli, każdy niewielki wstrząs będzie problemem. No, oczywiście zupełnie inne warunki mamy w sytuacji, w której wysyłamy coś w kosmos. Bardzo duże wstrząsy, różnica temperatur, obecność innych urządzeń. To wszystko nakazuje konstrukcję takiego urządzenia, które sobie z tym poradzi. Tak? I wybierając się na misję, tak, kosmiczną, wiele zespołów zgłasza swój akces. Chcemy swój sprzęt w łaziku, w sondzie, w orbiterze. Robi się ciasno. Tak zresztą jak na tym slajdzie, tyle informacji, tak? Więc tutaj kluczem jest to, żeby możliwie zrobić jak najmniejszy sprzęt, zachowując najlepsze parametry pomiarowe, a jednocześnie nie zakłócać innych urządzeń. To musi przetrwać. Tak, i zresztą widzicie tutaj
chociażby w przypadku urządzeń obecnie, tutaj ten ostatni rysunek na dole jest to spektrometr mas, który w najnowszym łaziku Rosalind Franklin w ramach misji ExoMars wkrótce będzie właśnie wysłany. To jest bardzo niewielkie rozmiaru urządzenie. W takim razie już właściwie pokazując Wam zasadność stosowania spektrometrii mas, zastanówmy się, do czego można wykorzystać spektrometrię mas. I tu zresztą widzicie na tym slajdzie, mamy bardzo wiele misji. Z każdej z tych misji, która znajduje się na tym slajdzie, brało udział spektrometr mas. Tak, już od lat 70. wykorzystujemy te urządzenia, oczywiście w różnej klasie, tak, do pomiaru związków znajdujących się poza Ziemią. Jeden z pierwszych prób szukania życia i wykorzystania spektrometru mas są misje Viking z lat 70. Tak, tutaj dwie bliźniacze sondy zostały ulokowane na Marsie i tam na pokładzie chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas działał. I badania, o ile nie wykazują tego, że jest życie albo było życie na Marsie, jednak możliwe było wykrycie pewnych śladów, niewielkich ilości związków organicznych obecnych na Marsie. Zaznaczyłem tutaj gwiazdkę, ponieważ sposób wprowadzania próbki, czyli piroliza, powodowało to, że część z tych związków mogło ulegać rozpadowi. Stąd też badania te nie były jednoznaczne. Tak, tutaj mamy kolejny przykład, czyli misja Cassini-Huygens, czyli mamy orbiter, mamy lądownik i uderzamy w kierunku Saturna. Tak? O ile Cassini orbitowało wokół Saturna, badało pierścienie, księżyce, niektóre atmosfery tych księżyców, o tyle lądownik Huygens, jego zadaniem było trafić na Tytan. Tak? I cała misja zaczęła się w 1997 roku. Huygens ląduje w 2005 i pracuje tam około 90 minut. Przez ten czas zbiera wszystkie dane, zanim nie zamarznie. Tak? I co udało się ustalić? Udało się ustalić to, że faktycznie na Tytanie znajdują się ślady związków organicznych i być może świadczy to o tym, że jest to dobre miejsce do dalszych poszukiwań życia pozaziemskiego. Inną ciekawą misją jest misja Rosetta. Jest to misja, w której to wysłano, starano się zbadać kometę 67P. I tutaj zarówno wykorzystano orbiter i także lądownik. To zresztą bardzo ciekawe wydarzenie. Sam lądownik niestety nie wylądował poprawnie, stąd badania wykorzystane te spektrometry mas, które tam się znajdowały, nie dostarczyły zbyt wielu informacji. Natomiast spektrometry mas obecne w orbiterze i te częściowe dane na pewno ułatwiły nam zdobyć informacje na temat tego, że komety są bardzo bogate w związki organiczne, chociażby także aminokwasy. Tak wyglądał spektrometr mas znajdujący się na orbiterze Rosetta. Misja Mars Science Laboratory, łazik Curiosity obecnie znajduje się na Marsie dokładnie 4131 soli, tak, czyli dób, jakie są na Marsie. Planowana praca tego urządzenia to były 2 lata, obecnie praktycznie mamy 12 lat pracy tego urządzenia, tego łazika na miejscu. Tam znajduje się sam Sample Analysis at Mars, w którym także znajduje się spektrometr mas. Możliwe było wykrycie prostych związków organicznych, chociażby związków chlorowcowych, jednak prawdopodobnie przyłączenie chloru powstawało na drodze jonizacji, tak naprawdę obecne tam są związki organiczne, które nie mają chloru. Tak? Przyszłe misje, dwie przyszłe misje, właściwie już teraz jedna wystartowała, JUICE, w której to Europejska Agencja Kosmiczna będzie chciała zbadać atmosferę księżyców Jowisza, Ganymedesa, Kalisty i Europy. Zakończy się brawurowym manewrem, czyli wbiciem się z całej siły w Ganymedesa i destrukcją tego orbitera.
na nim także znajduje się spektrometr mas. Szukamy życia. No i ostatni, bo widzę, że mam 2 sekundy. Chciałbym wam pokazać tylko i wyłącznie misję Dragonfly, w której to będziemy wykorzystać taki helikopter do badania składu Tytana. I tam także na miejscu będzie znajdował się spektrometr mas. Liczymy na to, że znajdzie się tam dużo ciekawych związków chemicznych do zbadania. I na koniec chciałbym wam powiedzieć, że to dopiero początek. Dopiero zaczęliśmy naszą podróż w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. I dziękuję wam bardzo za uwagę i przepraszam, że przedłużyłem o 2 sekundy.